Środa, właśnie środa wieczór kojarzy nam się z porą Ligi Mistrzów, natomiast na Ligę Mistrzów, taką poważną fazę grupową czy fazę pucharową, musimy jeszcze poczekać. Niemniej dzisiaj dostajemy od Ekstraklasy taką ekstraklasową Ligę Mistrzów. Będziemy dzisiaj oglądać dwa mecze czterech najlepszych ekip poprzedniego sezonu i może to jest taka namiastka naszej Ligi Mistrzów, skoro polskie drużyny nie są w stanie do Champions League dojść. I co dzisiaj wydarzy się w tej ekstraklasowej nadrabiance spotkań, które zostały przełożone z uwagi na to, że Lechia, Pogoń, Lech Poznań oraz Raków Częstochowa grały w europejskich pucharach. No zanim o tym, co się wydarzy, to o tym, co może się wydarzyć, o ile zechcecie skorzystać z oferty Fuksiarza. Rejestrując się z linku z opisu, dostajecie 25 ziko free beta za darmo. Musicie tylko założyć konto z linku, który podajemy w opisie. Rejestracja jest banalnie prosta. Skoro ja, Paweł Paczul czy inni moi koledzy dali radę, to wy też powinniście dać radę. Rejestrując się z tego linka na stronie Fuksiarza, podajecie tylko e-mail, hasło, wpłacacie 5 dych depozytu, możecie zrobić z tym co chcecie, a dodatkowo Fuksiarz daje wam 25 zł na to, żeby na przykład zagrać kupony, które wam proponujemy, a te kupony czasem wchodzą, czasem nie, możecie je też pomiksować. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a skoro już znajdywanie coś dla siebie, to coś, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, czyli co znalazłem dla was. Ja dla was typuję, czy proponuję wam typowanie dwóch dzisiejszych meczów Ekstraklasy. Na pierwszy ogień Raków z Pogonią. Wiemy o tym, że Raków i Pogoń w pucharach już nie grają. Raków pograł nieco dłużej i sam byłem ciekaw, jak ekipa Marka Papszuna zareaguje na tę porażkę w Czechach. Czy to będzie taki dołek, biorąc pod uwagę to, jak w jakich okolicznościach zespół odpadł z kwalifikacji do Ligi Konferencji, czy jednak taka sportowa złość będzie widoczna po Rakowie, biorąc pod uwagę miniony weekend i to jak Raków efektownie wrócił do grania w Ekstraklasie, no należy stwierdzić, że to Raków nie jest zdewastowany psychicznie, dlatego ja stawiam dzisiaj na Raków, zwłaszcza biorąc pod uwagę jak Pogoń wygląda w tym sezonie na wyjazdach. Porażka w Reykjaviku, zdemolowanie Pogoni w Danii, do tego porażka ze Śląskiem Wrocław i taki męczący mecz z Wartą w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie spokojnie ten mecz mógł równie dobrze potoczyć się w drugą stronę, dlatego ja stawiam na Raków, ale stawiam na to, że Raków wygra i w meczu padnie powyżej 1,5 gola, czyli Raków wygra na przykład 2-1 albo 3-0 albo 2-0. Ja generalnie lubię te typy z zakładki pozostałe na Fuksiarzu, gdzie możecie obstawić, która drużyna wygra, albo na przykład, że Raków wygra i będzie remis, do tego ten warunek bramkowy. Tutaj Raków wygra i w meczu padnie powyżej 1,5 gola po kursie 2,48. A jeśli chodzi o drugi mecz, Lechia podejmuje u siebie Lecha Poznań i no, ani Lechia, ani Lech na początku tego sezonu nie wyglądają zbyt obiecująco w lidze. Można powiedzieć, że to taki pojedynek na dole tabeli, natomiast wiemy, że oba zespoły mają jeszcze trochę meczów do nadrobienia. Natomiast ja stawiam jednak w tym starciu na kolejorza, biorąc pod uwagę to, że Lech mógł trochę odpocząć, nie grał ostatnio w pucharach i na kolejne mecze pucharowe będzie trochę jeszcze czekał. Ponadto do składu kolejorza wraca kilku kontuzjowanych zawodników. Trener Van den Brom wreszcie mógł zestawić taki rzetelny środek pola, nie łatając tego bocznymi obrońcami czy niedoświadczonym pingotem. Dagerstall z Miliciem już mogą grać. Wygląda to coraz lepiej, jeśli chodzi o stan zdrowotny. No i do Lecha docierają też nowi piłkarze, chociażby Mateusz Żukowski. W Lechii póki co, gdy to nagrywam, tych transferów nie ma i to trochę jest coraz bardziej frustrujące dla fanów Lechi. Do tego widzimy, jaka jest sytuacja. Mówi się coraz głośniej o zwolnieniu Tomasza Kaczmarka. Była chociażby ostatnio zmiana kapitana. Natomiast Lechia nie wygląda na zespół, który za trenera będzie umierać. To czasami mówi się, że gdy posada trenera wisi na włosku, że piłkarze w takim ostatnim zrywie są w stanie wycisnąć jeszcze coś więcej. Natomiast ja po Lechii tego nie widzę. I tutaj sytuacja robi się już naprawdę problematyczna. Dlatego ja stawiam na Lecha Poznań i w podobnym układzie jak w tym pierwszym spotkaniu stawiam na Lecha, ale zakładam też, że w meczu padnie powyżej 1,5 gola.
i ostatecznie daje nam to ACO w łączonym kursie na poziomie 2,95, dlatego stawiam to sobie wszystko za stówkę, do wyciągnięcia jest 524 zł. Poza tym, że fuksiarz daje wam darmowy freebet w wysokości 25 zł, oczywiście z rejestracji z naszego konkretnego linka, bo normalnie rejestrując się czegoś takiego nie dostajecie, to fuksiarz zaprasza też łącznie z nami do wspólnego typowania. Dzisiaj typujemy mecz Lechii Gdańsk z Lechem Poznań. Napiszcie w komentarzu, jaki padnie wynik, i napiszcie nazwisko strzelca jednego z goli. Jeśli traficie i będziecie odpowiednio szybcy, to dla najlepszych typerów fuksiarz ma 50 zł freebetu, zatem możecie dostać 25 zł za rejestrację, 5 dych za właściwe typowanie, no a poza tym stawiając taki kupon jak ja za stówkę, możecie też wygrać 524 zł. Myślę, że to nie najgorszy deal na to, żeby osłodzić sobie tę środę jeszcze wciąż bez Ligi Mistrzów, ale spokojnie już wkrótce Liga Mistrzów wraca i nie będziemy musieli aż tak miło wyczekiwać meczów ekstraklasowych.